Swingery to są akcesoria, których praktycznie każdy używa. Czy też hangery, swingery, no ale swingery są najpopularniejsze jednak. Zwłaszcza te illuminated, a więc z możliwością podłączenia do sygnalizatora, bo wtedy dają sygnalizację świetlną. To są dwie nowe serie swingerów firmy Mivardi. Swingery MCX 66 to jest pierwsza seria. Seria, która zbudowana jest jak klasyczny swinger. A więc ma głowicę podświetlaną, tutaj purpurowa, ma regulację naciągu, no i ma ten system mocowania do sygnalizatora. Oczywiście można sobie wybrać spośród kilku różnych kolorów. Tu mamy purpurę, tutaj black, swinger zielony, tutaj głowica red, czerwona, żółta, no i wreszcie niebieska. Osłona głowicy ma swój własny kolor. W momencie brania oczywiście sygnalizuje nam tutaj światłem. Sama głowica jest podświetlana. Jest tutaj kolorowa osłona, którą zresztą możemy zdjąć, ale teraz tego nie będę robić. Żyłka biegnie, jest wkładana między dwie stalowe kulki, które mocowane są ściśnięte sprężynami, więc doskonale wchodzi i świetnie się trzyma. Natomiast podczas podnoszenia wędki łatwo nam żyłka z tych dwóch kulek zeskakuje. Obciążnik ruchomy na ramieniu swingera. MCX66 dostępny jest w pojedynczych sztukach z odpowiednimi kolorami głowicy, albo też w kompletach. W takim etui bezpiecznym, wygodnym, gdzie mamy trzy sygnalizatory o trzech kolorach głowic razem z mocowaniami. Jeżeli łowimy na trzy wędki, to taki komplet jak najbardziej może nam się przydać. W kompletach oferowany jest również drugi model swingera Mivardi, MCX88. Też trzy swingery, praktycznie takie same do momentu, kiedy spojrzymy na głowicę, bo głowica jest zupełnie inna. Ten drugi model MCX, oprócz kompletów, dostępny jest również w pojedynczych opakowaniach. I tutaj nie ma tego, co w modelu 66, że są różne kolory głowicy. Jest jeden, jedyny model. Czym się różni 88 od 66? Już na pierwszy rzut oka widać, że głowica ma tutaj przyciski. Ma taką kieszonkę, a w kieszonce baterię. Po co ona? Otóż ta głowica, ta jedna głowica daje nam możliwość kilku kolorów. Ustawienia koloru, jaki nam się podoba, który zgra nam się z kolorem diody na sygnalizatorze. Swinger, właściwie jego mocowanie do sygnalizatora składa się z dwóch części. Pierwsza część to podstawa. Tu wkręcamy sygnalizator. I teraz do tego ramienia mocujemy sam swinger. To jest takie specjalne mocowanie, które dostępne jest właśnie w tych swingerach firmy Mivardi. Wkładamy w ten sposób, przekręcamy i wszystko już mamy umocowane, jest gotowe. No i kwestia ustawiania kolorów. Wybór mamy kilku kolorów, które dostosujemy do koloru diody w sygnalizatorze. Dioda w sygnalizatorze świeci na czerwono, natomiast na swingerze mieliśmy purpurowy kolor, a więc ustawiamy swingera na kolor czerwony. Proszę bardzo, jest czerwień. Podpinamy. Dwa różne rodzaje swingerów. Pierwszy, który ma już określony kolor i żeby dobrać, trzeba kupić większą jego ilość. Dwa albo trzy. Natomiast ten jest uniwersalny. Ustawiamy dowolny kolor, który tutaj mamy, żeby dostosować do koloru sygnalizatora, więc
taki swinger można podłączyć właściwie do każdego sygnalizatora i zgrać z nim kolory.